To jest właśnie ruda niklowa. Tak wygląda mniej więcej. To jest właśnie ten szuchardyt, który zawiera nikiel. Nikiel ma kolor zielony. Nikiel w ciągnących się kilometrami wyrobiskach wydobywano tu do lat 80. XX wieku. Nieczynna kopalnia nadal jest jednak eksploatowana przez poszukiwaczy kamieni. Bywa, że przy pomocy ciężkiego sprzętu, mówi Jerzy Organiściak, niegdyś pracownik kopalni. To jest najlepsze, najciekawsze złoże kamieni szlachetnych w Polsce. To jest w ogóle jedyne miejsce w Polsce, gdzie występuje opal. Jak on ma się do tych australijskich opali, no nie, które są najsłynniejsze i najdroższe. To jest tak zwany opal mleczny. Kiedyś tutaj Ząbkowice słynęły właśnie z działalności jubilerów, którzy przerabiali ten kamień. Tak zwane pimelity, szuchardyty, chryzoprazy, tam dalej chodnik sobie idzie. Dzisiaj chryzoprazy i opale można oglądać w udostępnionej dla zwiedzających sztolni. To już jest chryzopraz. Tak, jest zwietrzały. Tak, bo on jest przerośnięty rudą, no. W ten sposób, nie? Nasi górnicy, z którymi współpracujemy, stwierdzili, że jest niebezpieczny nawis. Co się robi z nawisem? Zrzuca się go. Zerwaliśmy go i zanim pojawiła się żyła chryzoprazu, na czterech odcinkach chryzopraz ten został uznany za odmianę tak zwane zielone jabłuszko. Fascynatom szklar marzy się stworzenie parku geologicznego na terenie byłej kopalni. Są przekonani, że jedno z nielicznych na świecie miejsc występowania chryzoprazów i opali przyciągnie tłumy turystów z całej Europy. Na razie szklary straszą ruinami huty i dzikimi wyrobiskami. Szklary Albert Bystroński.